jestem właśnie w mieście Sarria w Galicji, w Hiszpanii. Trafiłam tutaj, ponieważ jestem na Camino de Santiago de Compostela i trochę mój wygląd na to wskazuje, bo jestem zmęczona. Aczkolwiek tutaj widzimy właśnie, tam jest meta i wideo, które gdzieś tutaj przebiegają w montażu, to są wyścigi różnych cyklistów, mierzony był czas. Tutaj właśnie, no jeszcze raz powtarzam, tu była meta. Wcześniej była i były barierki, miasto było trochę ograniczone, ale ludzie i tak mogli sobie przechodzić, tylko że samochody miały gorszy przejazd. Działo się, różni cykliści z różnych krajów, z tego co zrozumiałam na bieżąco. I tak właśnie tutaj były te barierki, już się zakończyło po godzinie 20, gdzieś tak jeszcze około 20 jeszcze ostatni cykliści docierali do mety, więc no, działo się tutaj misja, tam były różne komentarze, ale na scenie oczywiście też startowali, tam właśnie były te komentarze, opisy. Także no, ciekawie tutaj się dzieje, małe miasteczko, aczkolwiek jest życie żywe, energia, bo sport. I to nie tylko miejscowi, pewnie to byli cykliści, więc tak. No a teraz ludzie sobie spacerują już po wyścigu sobie ludzie mogą chodzić między tymi barierkami, skoro się zakończyło. Tutaj co jeszcze możemy zauważyć na ulicy, to już sprzątane znaki, oznaczenia, co były oczywiście ustawione. Tutaj organizował, o, żeby ująć. Pięknie, tak, jest tam znak. I właśnie jeszcze raz. Miasto Sarria, Galicja, Hiszpania. Beata Sylwestrak, Giornalismo al Sole Italiano. Novedades, la Santarga. Categoría élite. Estoy por arriba con 53 años. Dale, Oscar Milán, y atención, aquí tenemos a Antonio González, del equipo Político Meta, corredor soriano. La clasificación, Ailet Laza. W Galicji dzisiaj w okolicy miasta Sarria padało, w samym mieście Sarria też trochę taki delikatny deszczek był. Na szczęście prawdopodobnie cykliści trochę trafili na lepszy moment, gdy mogli jechać. I więc właśnie, trochę też widać zmęczenie, deszcz. A tutaj już sprzątają. Organizatorzy już prawdopodobnie odjeżdżają, więc koniec końców. Tu widać też na ulicy takie oznaczenie policyjne. Pozostałości po imprezie. Tutaj znowu chyba pan operator sobie idzie. Też już po całej imprezie. Więc tak zwana Volta Galicia. Taki pewnie bieg bardziej, jak to przetłumaczyć, taki tour, może nie po Galicji, bo w mieście Sarria oczywiście, też do Tour de France. Ale jak widzimy, Volta Galicia. Tak właśnie organizatorzy tych wyścigów, tych na czas przejazdów sprzątają, kończą. Pewnie scena też już zaraz zniknie. Volta Galicia zakończona. A więcej, trochę po informacji zapraszam do mojego bloga, gdzie będzie krótki artykuł o
tym również chcemy przekazać parę informacji. A tu za mną jeszcze parę scen z tak zwanej kuchni. Relacja z miejsca Xarrija.